Mówiliśmy już o produktach do domu, mówiliśmy o produktach do biura, no to teraz będzie o suplementach, bez których te produkty, czyli urządzenia, nie są w stanie działać. Będzie o tuszach, półtuszach i kałamarzach, ale zanim to, chciałbym wam przypomnieć, że na koniec naszego dzisiejszego spotkania będziecie mogli wziąć udział w quizie, gdzie nagrodzimy aż 5 laureatów, a otrzymają oni głośniki bezprzewodowe i książki z autografem naszego dzisiejszego gościa specjalnego, więc zostańcie z nami na pewno do samego końca. No i teraz o tych półtuszach, tuszach i kałamarzach, czyli o tym, jak odnaleźć się w świecie, oryginalnym świecie HP, opowiedzą nam dwie ekspertki. Pierwsza z nich to ekspert w zakresie nowoczesnych rozwiązań, podobno permanentnie poszukuje nowych umiejętności, Aleksandra Ślaska. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za prawidłowe przeczytanie mojego nazwiska. A zaraz obok niej siedzi specjalistka od materiałów wybuchowych, a nie eksploatacyjnych. Specjalistka od materiałów eksploatacyjnych, a może z wybuchowym charakterem, Joanna Radolińska, HP. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Pozdrawiamy. No to w takim razie, co panie dzisiaj dla nas przygotowały? Tak jak w tytule, tusze, półtusze i kałamarze. No i musimy się odnaleźć jakoś w tym świecie. Zaczynajmy. Tak jest, zaczynajmy. Dziękujemy za piękne wprowadzenie. Witamy serdecznie wszystkich partnerów. Bardzo miło was gościć, chociaż w taki sposób. My tutaj, jakby to powiedzieć klasycznie, zaczniemy od filmiku. Gdzie nasz filmik? Halo, halo, studio? Oto Sean. Jego firma używa wkładów regenerowanych, a nie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych HP. Sean sądzi, że ponowne uzupełnianie wkładów z tonerem jest rozsądnym podejściem. Okazuje się jednak, że wkłady nie nadają się do ponownego użycia. Przekonanie, tam jest że dźwięk, regenerowane wkłady laserowe są bezpieczniejsze dla środowiska niż nowe wkłady, jest mitem. Badania pokazują, że regenerowane wkłady z tonerem przyczyniają się do większych emisji CO2 niż oryginalne wkłady laserowe HP. Wpływ wkładów z tonerem na środowisko w największym stopniu zależy od wydajności druku. Najważniejsza jest jakość wydruków. Używanie wkładów regenerowanych skutkuje niską i niejednolitą jakością. Oznacza to konieczność wielokrotnego drukowania i marnotrawstwo papieru. Obecnie firma Shona używa niezawodnych oryginalnych wkładów HP, które mają ograniczony wpływ na środowisko. Po raz pierwszy dokumenty Shona mają odpowiedni wygląd. Pomóż ograniczyć ilość odpadów. Rozpocznij współpracę z HP na rzecz środowiska. Wybierz oryginalne materiały eksploatacyjne HP. Mam nadzieję, że państwo już wybrali oryginalne materiały eksploatacyjne HP, a skoro wybrali, to pewnie znają doskonale ich wartość. Ta wartość opiera się u nas na przede wszystkim czterech filarach. Tak jest. Najważniejsze, na początku krótko opowiemy o nich, wymienimy je, a później będziemy każdy omawiać szczegółowo. Jest to jakość, środowisko, jakość powietrza w pomieszczeniach i oczywiście kluczowe bezpieczeństwo. Co jest teraz bardzo ważne w tych trudnych czasach. Dokładnie. Tak podsumowując, no, znacie doskonale rynek materiałów eksploatacyjnych, wiecie jak jest. Używanie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych zapewnia taką pewność drukowania dla was, dla klienta, pewność obsługi takiego klienta. I zaczniemy sobie od właśnie najważniejszej, czyli tej przewidywalnej jakości wydruków przy używaniu oryginałów. Co my tutaj mamy mądrego? Przede wszystkim chodzi tutaj o to, jak często... O tak, i w lewo tutaj troszeczkę poprosimy na prezentację, żeby wszyscy dobrze widzieli. Oryginalne materiały eksploatacyjne średnio, oczywiście mamy na to badania, bo jesteśmy firmą HP, więc zawsze rzetelnie sprawdzamy to, co prezentujemy, drukują średnio 2 razy więcej niż materiały zamienne. Dokładnie. To, że na przykład na materiale zamiennym jest napisane, że wydrukuje 2,5 tysiąca stron, niekoniecznie tak może być. Czasem drukuje 1900, 2000, 2200. U nas jak jest napisane 2,5 tysiąca stron, nie ma możliwości, żeby wydrukowało się mniej. Ważne bardzo też jest to, że sporo zamienników nie działa już w momencie ich
otworzenia, tak? Także klient, który otrzymuje taki zamiennik, może być dość sfrustrowany, bo na przykład ma bardzo pilną prezentację do wydrukowania, znalazł ten swój ostatni tuszek czy tonerek w szafie, a tutaj niestety on nie zadziała. To samo też widzimy, jeżeli chodzi o serwisowanie takich drukarek, które są zasilane zamiennikami. No niestety częściej one się psują. I dokładnie. I to, że taki zamiennik jest tańszy, niekoniecznie później, podsumowując wszystkie koszty łącznie z tymi kosztami serwisowymi, wyjdzie nam w ogólnym rozrachunku, że dane rozwiązanie jest tańsze. Pamiętajcie, że zarówno naprawy, ale także przestoje i to, że nie mamy dostępnej drukarki, że pracownicy nie mogą pracować, to są koszty, na które teraz sobie nie możemy pozwolić. Tak, to jest z jakością. Teraz krok następny, czyli środowisko, zrównoważony rozwój. Tutaj tak naprawdę można by było spokojnie zrobić oddzielną sesję w tym temacie, ale ponieważ nie mamy za dużo czasu, więc postaramy się opowiedzieć Wam w takim turbo skrócie. Podstawą i tak jakby filarem i programem też, który doskonale znacie, jest program HP Planet Partners. Czyli my jako producent zapewniamy, żeby i staramy się zapewnić, żeby żaden zużyty materiał eksploatacyjny, tuż pół tuch czy kałamarz, nie trafił na wysypisko. Także uczestnicząc w programie Planet Partners, a oddając zużyte materiały eksploatacyjne do nas, macie zapewnione zastosowanie tak zwanej zamkniętej pętli, close the loop, czyli każdy z tych materiałów eksploatacyjnych zostanie odpowiednio rozebrany, przerobiony, wykorzystany tak najlepiej, jak się da, dokładnie. Dokładnie. Zaraz przejdziemy, tutaj króciutko powiedzieliśmy o środowisku, i które jak gdyby szerzej wchodzi w temat zrównoważonego rozwoju, o którym zaraz na następnych slajdach i także o Planet Partner więcej powiemy. To, co jest też jeszcze ważne, my jako firma mamy tak jakby trzy filary, tak jak tam mieliśmy cztery filary wartości materiałów eksploatacyjnych, tak my tutaj mamy trzy filary działań, tak jakby gdzie zobowiązujemy się działać dobrze. Jest to przede wszystkim planeta, ludzie. I społeczeństwo. I społeczeństwo dokładnie jako... Na nich się skupiamy, na je... Te jak gdyby filary wspieramy i chcemy, żeby rozwijały się w ramach zrównoważonego rozwoju. Co jest ważne, jak HP pomaga osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju? To przede wszystkim łagodzenie skutków zmiany klimatu. W porównaniu z tworzywami sztucznymi, które są wytwarzane jak gdyby pierwotnie, specjalnie na użytek, a w porównaniu z tym, wkładami, które są regenerowane, recyklingowane i używane w naszych wkładach atramentowych, to jest przede wszystkim o 30% mniejszy ślad węglowy, zużywa o 39% mniej wody oraz 60% mniej paliw kopalnianych do produkcji danego tworzywa sztucznego. To, co jest na pewno też bardzo ważne i godne podkreślenia, 100% tonerów zawiera plastik pochodzący z recyklingu, tak? Czyli właśnie ten plastik odzyskiwany w zamkniętej pętli, jak również na przykład plastik pozyskiwany z Haiti, gdzie przy właśnie wsparciu lokalnej społeczności są zbierane plastikowe butelki, następnie odpowiednio przetwarzane i z tego także plastiku używamy do produkcji materiałów eksploatacyjnych, ale też komputerów, ramek, gdzie się da ten plastik ponownie. Co jest bardzo ciekawe, wyprodukowaliśmy prawie 5 miliardów tonerów pochodzących z... Używaliśmy do tego plastiku pochodzącego z recyklingu i też, co jest ważne, zaoszczędziliśmy 200 tysięcy akrów lasów, które są objęte naszym programem, gdzie HP dosadza nowe sadzonki, które jak gdyby
jeśli jakieś drzewo zostało wycięte, bo tak i tak stawiamy na to, żeby wszystko było z recyklingu, co pozwala jak gdyby zaoszczędzić i ratować naszą planetę. Naszą piękną planetę. Tak jak powiedziałam na początku, jednym z takich podstawowych, który na pewno znacie, elementów tych naszych działań jest program HP Planet Partners. Jest on dostępny zarówno dla klientów indywidualnych, czyli każdy Kowalski, który kupi sobie toner, może wejść na naszą stronę i bezpłatnie taki toner wysłać, jak również jest dostępny dla Was, naszych partnerów, gdzie tak jakby podpisując z nami odpowiednią umowę lub nawet i nie, możecie otrzymać pudełka, do których będą zbierane puste materiały eksploatacyjne, następnie my je odbierzemy, dostaniecie odpowiedni dokument, jeżeli ktoś będzie tym zainteresowany, prosimy o kontakt później lub też zweryfikowanie na naszej stronie HPOSKI, bo tam sporo informacji już się znajduje. Dokładnie. I biorąc udział w takim programie, pozwalacie zamknąć ten nasz krąg, o którym teraz troszeczkę tutaj. Tak, to jest ta właśnie zamknięta pętla HP. I co? Pozyskujemy plastik i także dodajemy do tego produkty pochodzące, plastik pochodzący z recyklingu. To wszystko jak gdyby z tego jest produkowany nowy materiał eksploatacyjny. Wy go kupujecie, klient końcowy, wy jako nasi partnerzy oddajecie to do recyklingu, tak zwanym HP Planet Partners. I ten obieg się zamyka. Użyty znowu materiał eksploatacyjny, bo nie tylko my produkujemy z produktów pochodzących z recyklingu, czyli z tych butelek, ale także dokładnie z tych materiałów. Mielimy je i tak dalej, wszystko dodajemy i znowu produkujemy nowe materiały eksploatacyjne. Tak jak w zarządzaniu kryzysowym lodówką, tak samo i tutaj staramy się, żeby nic się nie zmarnowało. Dokładnie. Co mamy tutaj dalej? No to właśnie cały czas tak jakby tematyka plastikowa. Podeślemy Wam również lub zachęcamy do znalezienia takiego naszego całego raportu, jeżeli chodzi o zrównoważony rozwój. Nie wiem, czy mieliście już z nim styczność. Tam jest bardzo dużo materiałów, które Wy również jako partnerzy możecie z powodzeniem wykorzystać. Dokładnie, czyścimy oceany i materiały te tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu takiego oceanicznego, to jest już ponad 800 ton. O 800 ton nasze oceany na Ziemi są po prostu czystsze, bo czyścimy w ten sposób. Tak, to co też jest ważne, chcemy do 2030 roku osiągnąć neutralność węglową. To jest tak jakby nasze gdzieś tam zobowiązanie jako producenta. Mamy nadzieję, że będziecie nas tym wspierać i te działania również z nami wdrażać. Dokładnie, a do 2052 roku chcemy osiągnąć zarówno neutralność węglową, ale także nie produkować odpadów z tego, co produkuje HP. Wszystko wykorzystać. Tak jest, dokładnie. A lasy są dla nas mega kluczowe. Mam nadzieję, że kiedyś przyjdzie taki moment, że będziemy mogli te lasy dosadzać na naszej tutaj ojczystej ziemi i terenie dookoła. Na chwilę obecną jest to po prostu w stricte gdzieś tam wyznaczonych terenach, ale tak dosadzamy, tak żeby no po prostu pomóc naszej dokładnie, tutaj planecie. Też walczymy o to, żeby jak gdyby wyeliminować materiał, znaczy plastik sztuczny, który nie jest wykorzystywany do ponownego wykorzystania. Z masłem maślanym się zrobiło, ale trudno. I to chcemy osiągnąć do 2025 roku. Do roku 2020 udało nam się osiągnąć, że wszystkie nasze opakowania, te takie tekturowe i wydmuszki, te takie, które są wewnątrz, pochodzą w 99% z odzyskiwalnych materiałów. Nie wycinamy na ten cel lasów. Tak, dokładnie. Tutaj w prezentacji macie też masę linków, masę materiałów. Komu możecie, przesyłajcie dalej. Fajnie by było, gdybyśmy wspólnie się w tym temacie edukowali, bo jest to ważne. Planetę mamy jedną, domek mamy jeden. Zadbajmy o niego wspólnie, również na etapie wyboru tak niby prozaicznej rzeczy, jaką są materiały eksploatacyjne. A jednak
A jednak. Ile robi różnicę. Dokładnie, dokładnie tak. Tym slajdem kończymy tematykę związaną bezpośrednio z sustainability i ochroną środowiska i przechodzimy do czegoś, co może nie jest tak bardzo na naszym rynku, nie wiem, doceniane, czy w ogóle na to się zwraca uwagę, aczkolwiek przy tematykach smogu, znaczy przy tematyce smogu, tym czym oddychamy, ma to coraz większe znaczenie, czyli jakość powietrza w pomieszczeniach. Nie wiem, czy wiecie, jak wygląda proces drukowania, ale generalnie w przypadku drukarki laserowej to jest tak, że na kartkę papieru nakładany jest toner. Następnie ten toner no, przechodzi przez fuser, czyli zostaje zgrzewany. I teraz tak, jeżeli chodzi o oryginalne materiały eksploatacyjne, u nas ten toner jest idealnie dopasowany do szybkości, z jaką drukuje drukarka. Tak? Wprowadziliśmy jakiś czas temu Jet Intelligence, nie wiem, czy są jeszcze tu osoby, które pamiętają, jak smażyłam toner na prezentacjach i tak dalej, ale to tak jakby obrazuje to, że to jest proces, w którym jeżeli toner nie zostanie odpowiednio dobrze zgrzany, będzie sobie fruwał. Tak? To takie mega, mega wizualizacja i pewnie część z Was też się spotkała z tym, że jeżeli mamy wydruki na zamienniku, który jest słabej jakości, często tak jakby on nie jest dobrze wprasowany, nie jest dobrze wgrzany, można go delikatnie dotykając długopisem czy tam ołówkiem. Ja tak miałam akurat na studiach, jak poszłam do punktu ksero po jakieś tam notatki, no i potem chciałam sobie, wiecie, zapisać coś na tych notatkach, zetrzeć i mi się starło razem z całym tekstem, nie? Więc to tak jakby jest mega element, może nie kluczowy, ale dość istotny. Co tu mamy ważnego do dodania? Mniejsza emisja, przebadany skład, tak? Ponieważ wszystkie nasze tonery są przebadane pod względem bezpieczeństwa dla Was i dla użytkownika. Nie wdychacie tego, co to jest bardzo ważne, dlatego, bo te cząstki się gdzieś tam latają sobie w powietrzu i Wy to wdychacie, wdychają to Wasi klienci. Mamy na badania, że materiały eksploatacyjne, które są zamiennikami, potrafią prawie 200% przekroczyć dopuszczalne normy emisji CO2, więc no, jest to ważne ze względu, bo jeśli jedna drukarka stoi sobie w domu, to jeszcze można pewnie przeżyć, natomiast jak wyobrazimy sobie takie biuro, gdzie w każdym takim kącie, powiedzmy, jest duża drukarka, plus każdy ma gdzieś jeszcze dostępną małą drukarkę, no to już to jakoś wpływa na jakość powietrza, którym pracownicy oddychają. Tak jest. Tak jest. Oddychajmy dobrze. To jest dla nas mega, mega, mega ważne i kluczowe. Bądźmy też bezpieczni. To jest ostatnio bardzo popularna tematyka. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo pod względem materiałów eksploatacyjnych, to nie wiem, czy wiecie, ale ten malutki chip, który tam się znajduje, jest no, dużo mądrzejszy już no, niż był kiedyś. Dokładnie, to jest taki chip, który macie dokładnie na karcie kredytowej. Jego nie da się nadpisać, nie da się tam wgrać nowego groźnego oprogramowania, bo okazuje się, że nawet przez taką małą rzecz jak toner możemy dostać się do drukarki, a z drukarki później dalej możemy tam wprowadzić na przykład wirusa, który spowoduje, no, rzeczy przedziwne się zdarzają. Jak gdyby, szczególnie jak gdyby zaobserwowaliśmy i to bezpieczeństwo jest ważne w czasach, w których teraz żyjemy, w czasach koronawirusa, jak gdyby patrząc na to, co się działo i u nas może w Polsce jeszcze nie mamy takich sygnałów, ale w Ameryce bardzo dużo było ataków, które były w swoich skutkach bardzo niefajne, dlatego, bo były ataki na szpitale, gdzie zostawały wykradzone informacje o pacjentach i dane personalne, ich dane wrażliwe, więc no, jest to problem, który pewnie gdzieś tam będzie się nasilał, bo teraz nam wojny takie, które jak gdyby tradycyjne i kiedyś, no to myślę, że nic się nie będzie porywał. Właśnie takie wojny cyber plus to, co się teraz dzieje, to będzie to, z czym będziemy walczyć.
na co dzień. Także i pod względem oprogramowania, i pod względem bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o sieć, w której znajdują się drukarki z naszymi oryginalnymi materiałami eksploatacyjnymi, użytkownicy mogą być pewni i zadowoleni. Plus również, tak jak widzicie tutaj na slajdzie, szczególnie dbamy o bezpieczeństwo w zakresie łańcucha dostaw. I teraz a propos bezpieczeństwa i tego, co się może wydarzyć, krótki filmik. Zobacz, ostatnio zapłaciliśmy 30 tysięcy za pączki. To masa pączków. Zjadłem jednego. No może 5. A w zeszłym miesiącu 42 tysiące. Zgłaszamy to? Jasne. To raczej wewnętrzna robota. Wszyscy w biurze są podejrzani. Zajmę się pieniędzmi. A ty pączkami. Nikt nie wyjdzie, póki nie wyjaśnimy, kto zjadł wszystkie pączki. To nie są błędy rachunkowe. Te faktury nie widnieją w rozliczeniach. Ciekawostka. Przyjrzyjcie się tym fakturom. Po lewej mamy ich wersję elektroniczną, po prawej wersję drukowaną. Czego brakuje? Lukru. Nie, przecinka. Więc te 30 tysięcy to tak naprawdę 300 dolarów. Czyli to kreatywna księgowość? Tu zawinił zamiennik tonera. Nieoryginalne wkłady mogą skutkować wydrukami zawierającymi błędy. Więc to sprawka zamiennika. Właśnie. Powinni używać oryginalnego tonera. Wkłady HP odpowiadają nawet w 70% za jakość druku. Specjalnie zaprojektowane wałki i listwy nanoszą miliony naładowanych elektrycznie cząsteczek tonera na papier. Dzięki temu każda kropka, kreska czy przecinek są na swoim miejscu. Okej, okay. No, to kto zamówił zamiennik tonera? Tak jak widzieliście, dowodem są wyniki. Ja w ogóle jestem ogromną fanką tych kryminalnych zagadek, ponieważ w taki prześmiewczy dość sposób z amerykańskim humorem przekazuje to, dlaczego warto używać oryginalnych materiałów eksploatacyjnych. Są do pobrania na Asset Hubie. Ostatnio sama je ściągałam, żeby wam pokazać, bo mi się przypomniały. Tak, są bardzo zabawne i rzeczywiście... Tak. Jest jeszcze jeden taki a propos pomarańczy. Dlaczego biznes nie hula i pomarańcze się nie sprzedają? Bo nie, były żółte zamiast pomarańczowe. Nie chciałam spoilerować, ale tak, bo na ulotce, rozumiecie, wyglądały jak cytryny. A kto kupi pomarańczę, która wygląda jak cytryna? Ciach, pyk. Na deser tutaj naszej bardzo na pewno was interesującej prezentacji, no bo wiecie doskonale, że sprzedaż materiałów eksploatacyjnych jest bardzo ważna i kluczowa. Trzy słowa na temat online'u. Nie byłabym sobą, gdybym tutaj jakieś wrzutki nie dała. Więc pierwsza rzecz, jak już tak jakby zrozumiecie, jakie mamy wartości, jakie są argumenty za tym, żeby sprzedawać i kupować oryginalne materiały eksploatacyjne, i będziecie się chcieli tą cenną wiedzą podzielić z waszymi klientami, mamy dla was po pierwsze sporo materiałów. Mamy takie toolkity dla materiałów eksploatacyjnych, gdzie w prosty i bardzo przyjemny sposób możecie sobie pobrać banerek, mailing, co tam jeszcze chyba jest, ulotka, a dodać swoje logo i puścić dalej w świat. Więc jeżeli ktoś takiego toolkitu nie otrzymał, to nie wiem, jak to zrobimy, żeby było sprawnie, dawajcie po prostu nam znać. My podeślemy, ten toolkit jest dostępny. Kolejna sprawa jest taka, że jeżeli chcielibyście tą samą wiedzę szerzyć na swoich stronach online'owych, a nie macie czasu, zasobów i chęci na to, żeby każdą z kart produktowych, z
skrupulatnie poprawiać. Nie wiem, czy wiecie, ale mamy tak zwaną syndykację automatyczną treści. Na chwilę obecną jest ona dostępna poprzez dwa źródła, jest to iSCAD i CNET. Na czym to polega w takim prostym wytłumaczeniu, że na waszej stronie, na karcie produktowej materiałów eksploatacyjnych pojawiają się dane, które zaciągacie z naszej bazy, tak, które są wcześniej przygotowane. Jeżeli coś się zmienia, to u was na stronie też od razu się zmienia. Nie musicie nad tym tak jakby za dużo pracować. Jest to zawsze zaktualizowane z najlepszym możliwym kontentem. Bardzo dziękuję partnerom, którzy już to powdrażali. Ci, którzy tego jeszcze nie powdrażali, bardzo serdecznie zachęcam. Jest to też mega ułatwienie w przypadku, kiedy chcecie rozszerzać swoją działalność. Na przykład dzisiaj sprzedajecie tusze, półtusze, chcielibyście komputerki, ale nie wiecie za bardzo, jak opisać te karty produktowe, więc kontent z komputerków można sobie bezproblemowo zaciągnąć. I w drugą stronę, sprzedajecie dzisiaj komputerki, drukarki i chcielibyście dodać materiały eksploatacyjne jako uzupełnienie waszej oferty? Zapraszamy! More than welcome! Więc... Nie. Jak skończę swój temat, to ja później jeszcze kilka słów podsumowania i... Tak, my też bardzo prężnie i staramy się taki w miarę spójny i synergiczny sposób działać w internecie, jak wiecie, a bardzo mocno działamy, jeżeli chodzi o platformę Allegro, mamy tam swój brandzone, działamy w obrębie searchu, mamy też bardzo fajny toolkit do aukcji, czyli właśnie jak wystawić taką aukcję, z jakim opisem najbardziej optymalnym pod wyszukiwanie. Działamy też mocno na Ceneo. Dawajcie nam znać, jeżeli potrzebujecie jakiegoś wsparcia w tym temacie. Bardzo chętnie się z wami porozwijamy. Tyle z wrzutki. To tyle o online. Jeszcze chciałabym na koniec może powiedzieć troszeczkę, oprócz tego, że jak gdyby zamienniki zamiennikami, ale też na rynku pojawiają się podróbki naszych materiałów eksploatacyjnych, o czym nie wspomnieliśmy, i to jest bardzo ważne, ponieważ zdarza się, że ich jest dosyć sporo na rynku i ciężko je odróżnić od oryginałów. W pudełku, które imituje tak naprawdę oryginał, znajduje się coś, co zupełnie nie spełnia żadnych norm. Na to zwracajcie uwagę, bo to jest po prostu okradanie zarówno was, jak i nas. To tak samo jak z kupowaniem tłoczonych prywatnie i rozpowszechnianie płyt artystów. To jest po prostu zwykła kradzież, która jest ścigana. Niestety te pudełka są coraz lepiej jak gdyby podrabiane i coraz ciężej je rozpoznać. Natomiast na samym pudełku jest bardzo dużo znaków takich szczególnych, ukrytych, które znamy tylko my. I jeśli wam dane opakowanie się w jakiś sposób wydaje podejrzane, trudno wam nawet określić dlaczego. Podejrzewam, że sprzedajecie dosyć dużo tych materiałów eksploatacyjnych i przez wasze ręce przeszło dużo tych materiałów eksploatacyjnych. Jak coś wam się nie podoba, waga, nie wiem, kolor czerni, czegokolwiek, struktura, wszystko, możecie to do nas zgłaszać, my to sprawdzimy, ponieważ jeśli wy dalej byście puścili taki materiał eksploatacyjny niesprawdzony, który mógłby się okazać podróbką, no niestety wybierzecie też udział w takim procederze przestępczym i też narażacie się wtedy na swego rodzaju odpowiedzialność i nieraz sankcje także prawne, więc wysyłajcie do nas informacje, możecie zrobić też zdjęcia pudełka z każdej strony, wysłać do nas w dobrej rozdzielczości i my to sprawdzimy, zweryfikujemy, czy należy podnieść alarm i szybko biec na policję i zgłosić, że kupiliśmy od tego i tego taki materiał eksploatacyjny, czy nie, czy jest bezpiecznie, możecie wysyłać dalej. Także niestety to podstępność tych podróbek jest taka, że widzicie, na rynku nagle pojawi się jakaś partia
tonerów, tuszy i tak dalej, która się wydaje w atrakcyjnej cenie, bo jest parę złotych tańsza niż to, co jest normalnie dostępne na rynku, niż to, co możecie kupić w dystrybucji. Oficjalnej autoryzowanej. Do tego namawiamy, żeby kupować w autoryzowanej dystrybucji, bo wtedy na pewno kupicie oryginał. Ale czasem się tak zdarza, że gdzieś tam się skusicie i ta cena jest niższa, że jest kusząca, ale nie na tyle niska, żeby wam się zapaliła taka czerwona lampka, że oho, coś z tym jest nie tak, więc uważajcie na tego typu świetne okazje. Uważajcie też na okazje w online, sprawdzajcie sklepy, gdzie jak się pojawiają w jakimś dziwnym sklepie, gdzie nie ma kontaktu, gdzie adresu i tak dalej, to nie kupujcie z takich źródeł. Tak, ważne też, że tonery kontraktowe zgodnie z umową partnerską, którą posiadacie, nie są tonerami do sprzedaży w internecie. Tutaj zdaje się, że po naszej stronie Janusz i zespół regionalny weryfikują, mogą się też do was w tym temacie odzywać. A w ogóle to chciałam wam powiedzieć, że dobrze, że mamy tutaj podgląd siebie, bo życie youtubera to jest naprawdę ciężki kawałek chleba, bo musimy sobie naprawdę mocno wizualizować, żeby tam naprawdę po tej drugiej stronie jesteście. Naprawdę. I że nas słuchacie. Dokładnie, więc podsumowując też to, co powiedziała Ola na koniec, kontraktowych pudełek nie wystawiacie w internecie i nimi nie handlujecie, jeśli już, to tylko do klienta końcowego, na które macie zgodnie podpisane z przeznaczeniem, czyli białych i brązowych pudełek. Tak, dokładnie, a jeżeli kolorowa oferta jest do was atrakcyjna, to wtedy bardzo chętnie was w tym temacie wspomożemy. Z naszej strony to chyba wszystko. Szkoda, że nie może być pytań z sali, bo na pewno by się jakieś pojawiły. My wam bardzo serdecznie dziękujemy. Bardzo. Bardzo. Liczymy na to, że się będziemy w przyszłym kwartale, może się znowu spotkamy, bo zobaczymy. Okazało się, że to takie, tych data organizuje cykliczne spotkania z supplyami. Niby taki temat mało sexy, niszowy, ale można poopowiadać i czekamy też na moment, kiedy będziemy mogli z wami się spotkać twarzą w twarz, kiedy będziemy mogli sobie podyskutować, kiedy będziecie mogli zadawać pytania, bo to jest, myślę, fajne i wtedy się robią te produkty jeszcze bardziej takie przyjazne i nabierają takiej seksu takiego prawdziwego. Na pewno są bardzo atrakcyjne. Może pomyślimy o tym, żeby podjechać do biura, gdzieś odszukać naszą patelnię toner, usmażyć wam tutaj, żeby jakoś dodać wizualnej oprawy, bo naprawdę słuchanie przez prawie godzinkę na temat materiałów eksploatacyjnych. To dziękujemy, szanujemy. Jest trudne. Odnajdziemy też nasze oryginalne materiały eksploatacyjne i te też podrobione, które gdzieś tam przejęliśmy z rynku, żebyście mogli sobie dotknąć i pomacać. I jestem ciekawa, czy rozpoznacie tak na pierwszy rzut oka, który jest oryginalny, który nie. Bo to jest ciekawe. Robiliśmy takie doświadczenie, rzadko się trafiało, żeby ktoś się zorientował. Ale ci, którzy dużo sprzedają, mówili, no nie wiem, no wygląda super, ale nie wiem, co się dzieje. Czasami też niestety obrzydliwi przestępcy przeklejają nasze hologramy, gdzieś wycinają ze starych opakowań, przeklejają, więc jak gdyby zeskanowanie to aplikacją też może dać błędny wynik. Więc no, pytajcie się, wysyłajcie do nas, od tego jesteśmy i zachęcamy do kontaktu z nami. I oczywiście kupujcie w autoryzowanej dystrybucji. Tak, to jest najważniejsze, żeby kupować autoryzowaną, bo wtedy nie będziecie mieli żadnych problemów, nie będziecie musieli do nas nic wysyłać i nie będziecie musieli się denerwować, czy bierzecie udział w przestępstwie. Dokładnie, a Grażynka z Iwoną na pewno was chętnie też w tych zakupach wesprą, więc tymczasem kończymy. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy. Oddajemy głos do studia. Tak jest. Dzięki.